Cześć wszystkim, Senny Redox, witam Was. Powiedzmy unboxingu Asusa GeForce GTX 1070 Dual 8 GB 8 GB RAM, no 8 GB RAMu. No dobra, zobaczmy jak to wygląda w środku. Tutaj w którymś miejscu sobie otwierałem już pudełko. Nie w tym miejscu. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Powiedzmy dobrze. Ja to nagrywam telefonem, nagrywam, bo niestety, tak jak widzicie, stanowisko do gry jest trochę nie w tym miejscu, gdzie powinno być, bo to, tak jak mówiłem, kiedyś wspominałem, mam wszystko mobilne, stoły i ten tego. Klawiatura leży tam sobie. Dobra, tu mamy. Tu otwierałem. A tu leży se kot. Widzę po prostu, youtuberzy muszą mieć kota chyba. Kota albo psa. Bez zwierzaka to jest. Wiem, że to sorry, teraz tak. Jakoś to odłożymy. Coś tam się nagrywa, niebo. No, dobra. Mamy tak. Myślę, że to będzie jakoś to wyglądało, bo. No, mamy. A to folia, jest. Myślałem, że kurde, wiem, że miał być biały, a jest jakiś ten. No, to powiedzmy, że to jest, tak sobie wygląda karta właśnie graficzna. Pakujmy ją. Nie mogę nagrywać komputerem, bo będę go rozbierał zaraz właśnie. No, tak sobie to ładnie wygląda. Mamy dwa wentylatory, ponoć się chwalą czymś, że są bardzo ciche i wydajne zarazem. No, tu mamy tak wejścia. Oj, tak, dobra, widać. Tu mamy HDMI, jeżeli dobrze kojarzę. Ta HDMI, tu mamy DVI, a tu jest ten, zapomniałem, się nazywa to jeszcze jeden rodzaj. Dobra, co mamy dalej w pudełku? Właśnie, tak jak mówię, to jedną ręką nagrywam, jedną drugą ręką robię, więc coś tu mamy? A powiem szczerze. A, jest płyta, no. Szczerze myślałem, że tu już nic nie ma w tym pudełku. No i dobra, mamy płytkę, instrukcję. No, czyli mamy standard, dobra. Teraz możemy przejść do części rozbierania, wyciągania, wybebeszania. O! Poprzednio, czekaj, to podłączam, co to jest klawiatura. Odłączmy, wyjedźmy go. O. Tak wygląda mój Asus Striker, który zostanie wyjęty. To jest tylko GTX 760, więc wiadomo, miejmy nadzieję, że to pomoże. I oczywiście car mechanik będzie chodził nam pięknie. Trzeba odłączyć, niestety, tak jak stary monitor, który, tak jak mówiłem, kiedyś kupiłem na OLX-ie kupiłem. Tam doszło do wniosku, że nie ma sensu kupować jakiegoś LEDówki czy HD. No wiadomo, ale to kosztowało tylko 5 dych, no to nie ma co się dziwić. Dobra, więc do tego mam jeszcze stare złącze DVI. Trzeba odkręcić to. Dobra, tu mamy, dobra, tu mamy na dwie śruby. Wszystko dobrze widać. No, powiedzmy, że dobrze widać. Prąd wyłączony, odcięte zasilanie. Odłączmy jeszcze wtyczki zasilające od karty bezpośrednio. Aha, ciężko się robi lewą ręką. Jak widzicie, zasilacz Be Quieta, bardzo cichy, polecam. Zasilacz tak samo. Trochę dysków twardych mam, ale tylko używam tylko tego. Te po prostu zostały, bo nie miałem gdzie ich wsadzić. Tutaj widzicie Western Digital SSD dysk. A obudowa to jest w ogóle Zalman Z11. Nie wiem, czy jeszcze sprzedaży jest, ale chyba jest ciągle na stronie. No i dobra, odkręcamy. Tylko sobie przełożę do lewej ręki, bo nie ukrywam, ciężko odkręcać. Nie pokazuję tego ponownie. Pewnie zaraz mi zrobi cięcie, mi zrobi. Bo niestety, tak jak telefon, niestety się bardzo przegrzewał, to w 60 klatkach nagrywa Full HD. Miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcineczek bez problemu. Teraz musimy go odłożyć.
No, dosyć widać, kiedy to masz tu ten dzyndzel do wypięcia, tu jest. Tak wygląda mój Asus Striker GTX 7760. Ktoś by chciał, chętny, może chciałby go kupić, to pisać do mnie, kierować oferty. Ja bym chciał za niego 400, jakby co, bo już tyle jest tylko wart. Zostało, tu mamy tę kartę dźwiękową właśnie też Asusa. Ja mówię, ja idę w jedną firmę, jeżeli chodzi o wentylatory, to ślaszę tylko Be Quiet, a reszta to jest Asus. No dobra, teraz jeszcze. Teraz chodźmy jeszcze po tego. Koce nadal leży. Chodź, biały Asusie. Gdzie ty masz złącze? Aha, tylko jedno 8-pinowe. Dobra. To nie jest źle. Ale on mi niby jest. A, dobra, tu już. No dobra, trochę nam przerwało, bo niestety telefon się przegrzał trochę i mi rozłączył. Dobra, ściągnijmy jeszcze tą, bo będę potrzebował. I jedno HDMI będę potrzebował. Na razie nie posiadam więcej. Dobra, gdzie tu się. Aha, ty coś tu. Niby jeszcze miał mieć złącze. Złącze. A, tu są złącza, dobra, to już widzę. Dobra, montujemy go dalej. Widzicie wszystko? Bo ja właśnie nie widzę, bo muszę się na podłodze położyć. A, dobra, widzicie. Bo nie chcę mi się komputera całego brać, wybeszać specjalnie, go kłaść na stół. Skoro. Jest możliwość. O, dobra. Nie wiem, czy słyszeliście. Mam nadzieję, że się nagrywa. Nagrywa się. No dobra. Mamy tak. Teraz wpinamy to 8-pinowe. Dobrze? To jest to? Tak, to jest chyba to gniazdo. Tak, to jest to gniazdo. Aha. Najważniejsze, żeby przykręcić śruby. Bo byłoby nieciekawie, gdyby miała luz. A później za niedługo. Kurde, śruby. A po śrub tu są. Dobra. Ojoj, ciężko będzie jedną ręką. Nie mam statywu inaczej, żeby to podłączyć. Tak już mam dobrze, bo dobrze, bo jeszcze mam ten uchwyt samochodowy do telefonu i go wykorzystam. Czekajcie. Wiem, że to mogło być inaczej wyglądać lepiej. Organizacja właśnie lepsza. Nagrywa się jeszcze. Ups. No dobra, wcale go tak. Wiem, krętaka też kurde nie posiadam krzyżakowego. Znaczy posiadam gdzieś może, ale nie mogę go znaleźć, a nie chciałbym się szukać. No dobra, znowu przerwało, ale to ukaże się dużo. Nie stracili śrubki. Łap już coś. No dobra, śrubki przykręcone właśnie, te dwie. Dobra, kabel podłączony, wszystko się trzyma. Bajzlu nie ma za dużego. Dobra. Go rozruszymy go zaraz. Dobra, to podłączymy. Podłączmy telewizor. Dobra, można to podłączyć to. A dobra, by tam dużo widzicie. Sorki. Nie mów, że to nie pasuje gniazdo. No bez jaj. Aha, no tak, czyli dzisiaj jestem bez małego monitora. Muszę kupić inną przejściówkę. Dobra, albo że mam duży ekran chociaż. Dobra, to klawiatura leży tam, monitor, telewizor, odpalmy. A, dobra, jeszcze bym włączył zasilanie. Świeci. Kręcą się wentylatory. Kręcą. O. Dobra, Asus. Ten, bo płyta była też Asusa. Tak jak mówiłem. To podłączone. Klawiatura nie podłączy? Nie, podłączyłem. Czemu nie świeci? A, teraz szuka. O Jezusku, rozdzielczość jest taka, jak widzicie.
No ale dobra, mam nadzieję, że euro, ten, że euro, tak, że Karmahani będzie śmigał pięknie. Tutaj tak jak moja kamerka jeszcze. Dobra, zanim przerwało znowu telefon, standardowo się nagrzał. No niestety takie jest warunki, nie mam GoPro ani innej kamery, żeby ten, dobra. O, widzicie, że tam już wróciła do normy, się przestawiło. Dobra, kot chce wyjść. Puszek. Chodź, pokaż się, chociaż ty. Pokaż się ludziom. No dobra, to jak zwykle. No dobra, no, trochę jeszcze akwarium mam, ryby są, ale tak jak widzicie, widać miód przy okazji. No, trochę jest syfu. Miałem to posprzątać w tygodniu, ale się nie udało. No dobra, teraz co tu się może robić? Coś. Moje łóżko przed kotem, kot położony przed kotem specjalnie. Dobra, co my tu mamy? Dobra, Asus, zobacz. Michał, sorry, że pokazuję wam podłogę. tak, dawaj, zobaczymy, co tu mamy. Co tu mamy? Google, Toolbox, Display Driver, Asus, ten, aha, ten. Dobra. Dobra, się instaluj. Zainstaluj bezpłatne narzędzie Google. Nie, instaluj, nie. Dobra, czyli to się instaluje i jak widzicie, no, ścianę też mam piękną, dwukolorową, bo te płytki wymieniałem już, i to się zastanawiam, czy malować, czy nie. Ja chyba wymienię, całą ścianę wymienię, bo to tak jest tańszym kosztem. No, a to się jeszcze instaluje nadal. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobał unboxing i zapraszam na mój kanał już, jak będziemy nagrywać dalej odcinki. Pozdrawiam, Redox, cześć! Thank you.